Chciałbym Państwu opowiedzieć dzisiaj o oligomeryzacji rhodopsyny i receptorów GPCR. Rhodopsyna jest przedstawicielem tych receptorów i jako jedyny przedstawiciel posiada strukturę zrobioną krystalograficznie. GPCR oznacza G-protein coupled receptors, a więc receptory sprzężone z białkiem G. Oligomeryzacja rhodopsyny została wykryta stosunkowo późno, bo w 2003 roku i od tego czasu notuje się wręcz lawinowy wzrost doniesień o dimeryzacji czy wręcz oligomeryzacji innych receptorów. Ale zacznijmy może od struktury tych białek. Białka składają się właściwie z dwóch elementów: alfa helisy i beta kartki. A to jest pierwsze białko, które zostało skrystalizowane, jego struktura została wyznaczona, jest to właśnie mioglobina. Składa się ona, jak Państwo widzą, wyłącznie z alfa helis i w jej środku jest centrum aktywne, grupa hemowa. A oto białko, które nas będzie najbardziej interesowało, jest to przedstawiciel receptorów GPCR rhodopsyna. W środku rhodopsyny widać również centrum aktywne i w tym centrum aktywnym znajduje się serce rhodopsyny, którym jest retinal. Jak widzimy, jest to białko błonowe. Bardzo trudno jest skrystalizować białko błonowe, dlatego struktura rhodopsyny została wyznaczona dopiero w 2000 roku. I widzimy, że składa się również z alfa helis, a więc krystalograficznie powinna być tak samo prosta do wyznaczenia. Jednak z uwagi na to, że jest to białko błonowe, rozfałdowuje się, kiedy rozpuścimy błony, ulega bardzo trudnej krystalizacji. Chciałbym teraz pokazać Państwu zbliżenie miejsca aktywnego rhodopsyny. Rhodopsyna, tak jak i inne receptory GPCR, składa się z 7 helis przechodzących na wylot przez błonę komórkową i 8 helisy zaznaczonej kolorem czerwonym po stronie cytoplazmatycznej. W środku znajduje się miejsce wiązania retinalu. Przybliżmy teraz ten układ. Widzimy rozpuszczanie się helis i zobaczymy, jak wygląda miejsce wiązania. Chciałbym zwrócić Państwu uwagę jeszcze, na dole rysunku jest tak zwana beta kartka. Sądzi się, że rola tej beta kartki polega na uniemożliwieniu retinalowi wypadnięcie z rhodopsyny. W związku z tym powinna mieć taką samą rolę w innych receptorach, a więc zabezpiecza ligandy przed wczesnym wyjściem z receptora. Zobaczmy, co się dzieje teraz. Mamy bezpośrednie otoczenie retinalu. Widzimy kawałki helis, które otaczają retinal. A więc praktycznie rzecz biorąc, wszystkie helisy, 7 helis, bierze udział w wiązaniu tego związku. Nie będę skupiał się na szczegółach budowy miejsca aktywnego. Te szczegóły są różne w przypadku każdego innego typu receptora GPCR. Oprócz miejsca aktywnego w rhodopsynie są ważne inne miejsca zwane funkcjonalnymi mikrodomenami w tym przypadku w rhodopsynie. Ligand, jak widzimy, oznaczony kolorem fioletowym, w tym przypadku jest to retinal. Grupy palmitylowe po stronie cytoplazmatycznej jak gdyby zakotwiczają ten receptor błonie komórkowej. Po tej samej stronie mamy dwie domeny DE lub RY. Są to oznaczenia jednoliterowe aminokwasów, a więc mamy krótką domenę trójaminokwasową i dalej domenę również trójaminokwasową. One są bardzo istotne z punktu widzenia aktywacji receptora. Na dole mamy mostek dwusiarczkowy, jest tylko jeden w tej strukturze, oraz grupy łańcuchy węglowodanowe. One służą do rozpoznawania białka zewnątrz błony komórkowej. W 2003 roku, jak mówiłem, wyznaczono z pomiarów Atomic Force Microscope, a więc mikroskopu sił atomowych, że rhodopsyna tworzy dimery czy wręcz oligomery. Mamy tutaj podwójne łańcuchy składające się z dimerów rhodopsyny. Pojedynczy dimer został zaznaczony elipsą, linią przerywaną. W drugim miejscu również mamy taki pojedynczy dimer niezwiązany w łańcuch. I charakterystyczną cechą oligomerów rhodopsyny jest to, że tworzy ona łańcuchy dimerów. Wykonano model takiego właśnie łańcucha dimerów i jak widzimy, jest dosyć ścisłe dopasowanie się monomerów do siebie w jednym dimerze. Dimery są
przedstawione w postaci poziomej, poziomo. Tu jest jeden podwójny szereg takich dimerów, natomiast po prawej stronie mamy część następnego podwójnego łańcucha. Rysunek po lewej stronie przedstawia stronę cytoplazmatyczną, po stronie prawej zaś część zewnątrzkomórkową. Również widzimy ścisłe dopasowanie receptorów do siebie. A oto model tetrameru rodopsyny. Jest to część wycięta jak gdyby z poprzedniego rysunku. Widzimy tutaj więcej szczegółów budowy tego receptora. Jak widzimy, monomery w dimerze są dosyć ściśle dopasowane. Natomiast pomiędzy dimerami jest stosunkowo dużo wolnej przestrzeni. Jak widzimy to na rysunku po stronie lewej. Ale proszę zobaczyć, jest tutaj bardzo duża pętla cytoplazmatyczna między helisami 5 a 6, która wypełnia tę przestrzeń. Ta pętla jest stosunkowo labilna i pozwala łączyć lub rozłączać poszczególne dimery. Także w razie potrzeby dimery te mogą zostać rozłączone i uczestniczyć w różnych procesach. Po stronie prawej widzimy natomiast powłokę, a więc strefę van der Waalsa, jak gdyby, która pokazuje nam, jak w rzeczywistości wygląda taka struktura. I odległości między poszczególnymi dimerami już nie są takie duże, ponieważ ta pętla, o której mówiłem, wypełnia tę lukę w przestrzeni. Wykonaliśmy modelowania takich tetramerów, to znaczy umieściliśmy takie tetramery w błonie komórkowej i otrzymaliśmy następujące wyniki. Po lewej stronie część cytoplazmatyczna, widzimy bardzo silne zajęcie całej powierzchni błony komórkowej, także praktycznie rzecz biorąc fosfolipidy nie wystają na zewnątrz. Natomiast po prawej stronie część zewnątrzkomórkowa, rodopsyna ma strukturę bardziej ścisłą po tej stronie, w związku z tym są duże połacie fosfolipidów widoczne między cząsteczkami rodopsyny. A oto już model całości oligomeru. W centrum przedstawiono pojedynczy dimer. Ten dimer kontaktuje się z innymi dimerami przedstawionymi na górze i na dole kolorem niebieskim. Natomiast czerwone i zielone kropki oznaczają pozycję atomów fosforu w fosfolipidach. A więc widzimy po lewej i po prawej stronie duże, szerokie kanały, którymi fosfolipidy mogą opływać ten oligomer, którymi mogą podpływać zakotwiczone białka, które oddziałują z rodopsynami. Na tym rysunku przedstawiono ten sam oligomer, ale ze zdjętą częścią cytoplazmatyczną. Jak widzimy, pod tą pętlą, która łączy dimery rodopsyny, znajduje się wolna przestrzeń, tworzące jak gdyby takie małe kanaliki, wzdłuż których mogą również przemieszczać się fosfolipidy. A więc możliwy jest również ruch poziomy tych fosfolipidów. A więc dimery rodopsyny są opływane z każdej strony przez fosfolipidy. A jak wygląda sama aktywacja rodopsyny? Otóż, jak się sądzi, zmiany położenia helis są na tyle nieznaczne, że właściwie dotyczą jednej czy dwóch helis, takich właściwie ruch makroskopowy tych helis. Pod wpływem światła następuje prawdopodobnie odchylenie helisy szóstej przedstawionej kolorem pomarańczowym na tym rysunku oraz rotacja około 90 stopni. Następują też inne ruchy, nieznaczne ruchy innych helis, ale nie są one tak duże jak w przypadku helisy szóstej. A oto już model takiego dimeru rodopsyny z białkami efektorowymi. W tym przypadku jest to białko G, które pośredniczy w oddziaływaniu aktywowanej rodopsyny z innymi białkami. Białko G jest trymerem, składa się z jednostek alfa pomarańczowa, beta czerwona, gamma zielona. W tym przypadku kontakt z dimerem rodopsyny zapewnia przeważającej większości część alfa. Część alfa łączy się zarówno z aktywną rodopsyną, która jest przedstawiona po lewej stronie rysunku, jak też z nieaktywną, z którą się wiąże długą helisą N-końcową. Jeśli przedstawimy tę strukturę widokiem z góry od strony cytoplazmatycznej i usuniemy część białka G,
okazuje się, że w dimerze rodopsyny jest miejsce, jak gdyby odcisk stopy, w którym to białko G może się przymocować. Kolorem pomarańczowym zaznaczono N-końcową część białka podjednostki alfa białka G, która jest pozioma do płaszczyzny rysunku, jest to helisa. Natomiast po lewej stronie kolorem żółtym również helisa, ale z C końca, która wchodzi głęboko w strukturę aktywnej rodopsyny. Właśnie taka aktywna rodopsyna, a więc z odchyloną helisą szóstą, umożliwia wejście C końca białka G. Inaczej nie dochodzi do połączenia z białkiem G. Z tego rysunku widzimy, że białko G jest duże. Zajmuje powierzchnię około 4 części cytoplazmatycznych rodopsyn. Rodopsyny są pokazane tutaj kolorem niebieskim, zaś kolory białka G, tak jak poprzednie, pomarańczowy, czerwony i zielony. I widzimy, że praktycznie wszystkie podjednostki białka G oddziałują z rodopsyną. Po oddysocjowaniu części beta i gamma, ponieważ oddysocjowanie jest wynikiem oddziaływania z rodopsyną, inne białko G, narysowane po stronie prawej, może przyłączyć się do następnego tetrameru rodopsyny i dodatkowo istnieje wiązanie między kolejnymi częściami białka G, częściami alfa. A więc istnieje tutaj dodatnia kooperacja wiązania białka G. I po oddysocjowaniu drugiej części podjednostki beta gamma z drugiego białka G następuje dysocjacja podjednostek alfa z powierzchni rodopsyny. Zobaczmy to teraz na filmie. Zacznijmy od tworzenia oligomeru rodopsyny. Mamy jeden dimer. Teraz przyłącza się do niego drugi dimer. Poczekajmy na jeszcze jeden dimer. Światło aktywuje jedną rodopsynę i do tak zaktywowanej rodopsyny przyłącza się białko G. Oczywiście poprzez dyfuzję, więc trochę trwa to dłużej. Oddysocjowuje GDP, czyli difosforan guanozyny, natomiast przyłącza się GTP, czyli trójfosforan i następuje oddysocjowanie części beta i gamma. Może się tak zdarzyć, że również kolejna cząsteczka rodopsyny ulega aktywacji. Wówczas może się do niej przyłączyć druga cząsteczka białka G. Również następuje oddysocjowanie GDP i przyłączenie GTP. Jest to możliwe wskutek zmian struktury miejsca aktywnego białka G poprzez związanie z rodopsyną i oddysocjowanie części beta gamma. Co się teraz dzieje? Następuje oddysocjowanie części alfa, ponieważ to właśnie część alfa jest tym białkiem, które aktywuje następne białka w komórce. I do tak zwolnionej przestrzeni z powierzchni cytoplazmatycznej rodopsyny mogą przyłączać się następne cząsteczki białka G. Szacuje się, że rodopsyna może aktywować do 500 cząsteczek białka G, zanim nie zostanie zdeaktywowana przez kinazę. Z kolei białko G aktywuje około 500 cząsteczek enzymu, który produkuje małe cząsteczki sygnałowe. Z rodopsyną wiążą się też inne białka, powiem tylko o jednym. Nazywa się to białko arestyną i służy do zawieszania aktywowania przez rodopsynę białka G. Wymaga ufosforylowanej rodopsyny, a więc pomijam ten etap fosforylacji przez kinazę. Widzimy, że arestyna składa się głównie z beta-kartek, a więc jest dosyć sztywną strukturą, z wyjątkiem dwóch części na dole. Są to tak zwane klapki, które mogą się przesuwać. Jak widzimy, po lewej i po prawej stronie znajdują się miejsca, które swobodnie może wchodzić rodopsyna. I odległość jest dokładnie taka, jaka jest odległość w dimerze rodopsyny z pomiarów AFM, a więc 3,8 nanometra. Wydawałoby się, że klapka po prawej stronie powinna
opadać, żeby umożliwić wiązanie z rodopsyną. Tak jednak nie jest. Proszę zwrócić uwagę na struktury krystalograficzne zarówno arestyny, jak i rodopsyny. Proszę zobaczyć, że klapka, która wystawała do góry, wchodzi bardzo ładnie w miejsce na powierzchni cytoplazmatycznej rodopsyny. A więc, żeby doszło do związania arestyny i białka G, klapka po prawej stronie musi pójść do góry. I tu już mamy model cząsteczki arestyny związanej z dimerem rodopsyny. Widzimy, że arestyna nie jest symetryczna, jak to mogło się wydawać z poprzedniego rysunku. Posiada część szerszą, która wiąże się silniej z rodopsyną. Zapewne będzie to ta właśnie zaktywowana rodopsyna, która jest fosforylowana. Wiąże się też również z nieaktywną rodopsyną, ale widzimy, że jest zupełnie inne położenie C końca rodopsyny, który również może być ufosforylowany, ale oczywiście nie musi, jeśli ta rodopsyna jest nieaktywna. I zobaczmy teraz animację tworzenia kompleksu arestyna-rodopsyna. Ta animacja została wykonana inną techniką niż poprzednio. Poprzednio to był ruch sztywnych brył białka. Teraz jest to dynamika molekularna. A więc przedstawienie rzeczywistego oddziaływania dwóch cząsteczek i wzajemnego dopasowania się. Teraz, co Państwo widzą, jest to przedstawienie potencjałów elektrostatycznych na powierzchni białek. Niebieski kolor oznacza potencjał dodatni, czerwony potencjał ujemny. A więc nie tylko dochodzi do dopasowania kształtów arestyny i rodopsyny, dimeru rodopsyny, ale też do dopasowania ładunków, a więc istnieje wzajemne przyciąganie się tych dwóch cząsteczek. Na powierzchni rodopsyny zaznaczyłem grupy fosforanowe, właśnie kolorem czerwonym, a więc potencjał ujemny. Natomiast na powierzchni arestyny są to grupy posiadające ładunek dodatni, które mogą łączyć się z naszymi grupami fosforanowymi. Zobaczmy, co się dzieje. W miarę zbliżania się arestyny do rodopsyny dochodzi wreszcie do związania ufosforylowanych seryn na powierzchni rodopsyny przez lizyny i argininy z dolnej części arestyny. Takie właśnie modelowanie służy do utworzenia obu kompleksów. Natomiast po co nam są te kompleksy? Otóż okazuje się, że żeby stworzyć leki, które będą oddziaływały na rodopsynę bądź arestynę, musimy znać dokładne struktury obu związków. A jeśli dodatkowo chcemy stworzyć lek, który by oddziaływał i blokował tworzenie kompleksu arestyna-rodopsyna, to musimy mieć właśnie strukturę całego kompleksu. Ponieważ znane są trudności z krystalizacją rodopsyny, a szczególnie krystalizacją kompleksów białek błonowych z innymi białkami, w związku z tym modelowanie daje nam szansę wglądu w struktury molekularne i zaprojektowanie takich selektywnych leków. Okazuje się, że dimeryzacja wpływa na cały cykl życiowy receptorów GPCR. Zarówno w okresie powstawania tych receptorów, a więc powstawania w retikulum endoplazmatycznym. Okazuje się, że tworzone są receptory, że są tworzone dimery receptorów homodimery i heterodimery. Te dimery są transportowane przez aparat Golgiego na powierzchnię komórki. Tam oddziałują z ligandami i okazuje się, że tutaj też mogą się tworzyć lub rozpadać te dimery w zależności od tego, jaki ligand zastosujemy na który z tych receptorów. A więc możemy regulować w ten sposób dimeryzację tych receptorów. Okazuje się również, że związanie jednego ligandu przez jeden monomer w tym dimerze wpływa na wiązanie ligandu w drugim receptorze, a więc mamy dodatnią lub ujemną kooperację tych wiązania ligandów. Okazuje się również, że związanie ligandów do jednego bądź drugiego receptora
wpływa na aktywację białka G, zarówno jednego, jak i drugiego receptora, bo są to zwykle różne białka G. I wreszcie ligand powoduje związanie ligandu, fosforylacja, związanie z arystyną powoduje internalizację tych receptorów. Internalizacja polega na tym, że receptory są usuwane z błony komórkowej i albo po defosforylacji wracają na powierzchnię błony, albo są cięte przez proteazę na poszczególne aminokwasy. Co jest wiadome z tego cyklu, który Państwu przedstawiłem? Okazuje się, że bardzo niewiele. Wiadomo tylko, że receptory tworzą dimery, tworzą heterodimery. Natomiast w jaki sposób odbywa się wiązanie z ligandami, aktywacja poszczególnych białek G, tak zwany cross-talking, czyli wymiana informacji między receptorami, w tym wszystkim jesteśmy dopiero na początku drogi. Mam nadzieję, że moje badania przybliżą nas do odpowiedzi na to pytanie. Dziękuję Państwu.